Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich w naszym luźnym podcaście, w którym dzisiaj będziemy się dzielić naszymi swobodnymi rozważaniami. Ja będę dzieliła się z Wami z Gdańska, mam na imię Iza, a z Wrocławia, czyli równie pięknego miasta, z nowinkami sportowymi przyjdzie do nas Ignacy. Tak jest, troszkę porozmawiamy o tym, co ostatnio działo się w sporcie, a była pewna rzecz, która naprawdę wywołała burzę na międzynarodowej arenie, można powiedzieć. Także zostańcie z nami. Ja z kolei przychodzę do Was z trochę mniej aktywnym tematem, ale również przyjemnym. Zabiorę Was na kanapę i przed telewizorem, więc trochę może nie tak zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, ale czasami na jakiś odpoczynek dla głowy też musi być miejsce. Także dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o serialach, konkretnie tak naprawdę o jednym. Może nie będę aż tak ambitna, żeby tutaj kilka przytaczać, ale pozwolę sobie pomówić trochę o jednym. Zgaduję, że nie jestem jedyną osobą, która czasami więcej czasu spędza tak naprawdę nad wyborem serialu, szczególnie jak mamy Netflixa albo HBO, gdzie zalewa nas fala bardzo dużego wyboru, jak chodzi o seriale. No i więcej czasu zajmuje mi to, żeby zdecydować i czasami, jeżeli nadal mam siły, to sobie jakiś wybiorę i go odpalę, ale często to się kończy tak, że wybór mnie przytłacza na tyle, że już potem nie wiem, co oglądać i w sumie jestem wkurzona i rezygnuję z oglądania. Czasami może to jest plus, bo wtedy chylę się ku książkom. Ale jak już wcześniej wspomniałam, dzisiaj chcemy trochę się polenić w tym podcaście, więc próbuję Wam przytoczyć jedną propozycję, która z mojej perspektywy wydaje się dosyć ciekawa. Jeżeli chodzi właśnie o moje serialowe przygody i jakieś takie selekcje, którymi się kieruję, to ja sobie zawsze dzielę seriale na takie dwie kategorie. Mianowicie to są takie odmurzające i angażujące. Ignacy, czy Ty też masz takie seriale, czy raczej randomowo sobie wybierasz? Ja powiem szczerze, że już chyba obejrzałem wszystkie seriale na Netflixie, więc teraz już łapię się tylko tego, co zostało. Ciężko to... Ale to też coś mniej więcej w tym stylu. Ostatnio na przykład oglądałem serial Wąż, który pojawił się na platformie Netflix, ale to właśnie jest taki krótki serial i to w tym właśnie tak najbardziej gustuję ostatnio. Czyli takie krótsze trochę seriale, żeby nie aż tak bardzo czasu nie zabierały, ale też za to, jak już oglądam to intensywnie, czyli lubię parę odcinków z rzędu połknąć. Okej. Czyli tasiemce byłyby w Twoim przypadku niebezpieczne. O, parę właśnie już doświadczyłem i dziękuję, szczerze mówiąc. Okej, ale... powiedzieć, że kiedyś obejrzałem Grę o Tron w ciągu miesiąca, żeby ją nadrobić. O, to może będziemy tutaj mieli jakichś innych rekordzistów, którzy mogą z Tobą konkurować, chociaż i tak to już mi ambitnie cała Gra o Tron w miesiąc. No ja aż tak, z tak ambitnym tutaj serialem dzisiaj nie przyjdę, bo serial, o którym ja będę dzisiaj opowiadała, ma tylko 3 sezony. Można powiedzieć, że tylko, ale z drugiej strony zostawia takie poczucie lekkiego niedosytu, który się też przekłada na raczej pozytywną ocenę. Ale jeszcze wracając do tego głównego podziału, serial, o którym ja dzisiaj będę mówiła, nie będzie z kategorii odmurzających, gdzie w sumie też często można zaliczyć takie tasiemce. Ja do tej puli w zasadzie wrzucam sobie właśnie takie seriale, które mogę sobie puszczać w tle, na przykład jak sobie coś jem, albo jak mam zaległe wiadomości, na które muszę podpisywać, to po prostu czasami sobie lubię włączyć taki serial, na którym tak naprawdę nie muszę się super skupiać i nawet jeżeli sobie włączę 3000 któryś tam odcinek, a pominę poprzednie 2000, to i tak się tak naprawdę połapię, o co w nich chodzi. Ale one tak naprawdę są bardzo takie, niewiele wdrożą, że tak powiem, do moich rozważań. Natomiast druga kategoria, która jest dużo ciekawsza, ale też trochę bardziej wymagająca, to są właśnie takie angażujące seriale, które wymagają na pewno większego skupienia i które są w sumie też taką przyjemną formą przyswajania no też pewnego rodzaju wiedzy. W sumie może wiedza i seriale nie zawsze to są pojęcia, które w parze powinny występować, ale myślę, że w niektórych przypadkach na pewno możemy tak to ująć. Więc już tak, po tym przydługim wstępie, o czym dzisiaj będę konkretnie mówić. Będę mówiła o serialu Ania, nie Anna. Nie wiem, czy tutaj słuchają nas jacyś fani Ani z Zielonego Wzgórza, albo w ogóle, czy jest tutaj duże grono osób, czy w ogóle przeczytało, które w ogóle przeczytało tą lekturę. Ja przeczytałam, ja jestem fanką Ani z Zielonego Wzgórza. Pewnie to też miało wpływ na moją subiektywną i dosyć pozytywną ocenę, jaką mam co do tego serialu, ale myślę, że nie tylko to miało na to wpływ. Mianowicie Ania, nie Anna to jest serial, który bardzo nawiązuje do historii Ani z Zielonego Wzgórza, natomiast nie mówię tutaj o nawiązywaniu
nawiązaniu do wszystkich przygód, o których możemy czytać w książce. I na pewno nie do takiej samej interpretacji tych przygód, czy też tych zjawisk, które tam były widoczne, ale na pewno książka była pierwowzorem i też dostarczyła takich pierwowzorów w ogóle postaci, które są wykorzystane w tym serialu. I to już jest jeden z plusów, które ja w tym serialu zauważyłam, że mamy tam różnorodne postaci i różnorodne charakterystyki, całą paletę osobowości. Też można by powiedzieć, że też całą paletę niestety pewnych zaburzeń, które też można zaobserwować. I mówię tutaj też o takich zaburzeniach, czy o takich niepokojących, można powiedzieć, rzeczach, które rzucą się w oczy nie tylko psychologom albo osobom powiązanym właśnie z taką tematyką, ale takim po prostu zwykłym śmiertelnikom. Każdy z nas, oglądając ten serial, na pewno w pewnym momencie będzie mógł się zorientować, jakie charakterystyki, jakie też czasami właśnie zaburzenia będą prezentowały jakieś postaci. Więc to też jest taka pewna dawka wiedzy, która trochę buduje naszą świadomość, poszerza perspektywę, bo widzimy też losy tych postaci. Widzimy, kto z jakimi problemami się zmaga, jak sobie z nimi radzi i finalnie jak to się kończy. Muszę się bardzo pilnować, żeby nie spoilerować, bo obejrzałam wszystkie sezony bardzo namiętnie i szczegółowo. Ale mam nadzieję, Ignacy, pilnuj mnie w razie czego. Mam nadzieję, że nie powiem za dużo. Ale też taka pierwsza bardzo przyjemna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak sobie odpaliłam ten serial, to też to, że aktorzy dobrani do tego serialu, jak dla mnie, są trafieni w dziesiątkę. I też pokusiłam się o to, żeby poczytać kilka opinii na ten temat. I nie tylko ja się pod tym podpisuję. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie. To najczęściej jest zauważalne właśnie, jak sobie najpierw przeczytamy książkę i zbudujemy sobie w głowie pewien obraz i jakieś wyobrażenie na temat danej postaci. I potem włączamy sobie film i albo mamy coś takiego, że mamy taką przyjemną falę, że kurczę, dokładnie tak sobie to wyobrażaliśmy. Albo zupełnie w drugą stronę, że coś tam nam konkretnie nie gra. To, co jest super w serialu Ania, nie Anna, jest właśnie to, że przynajmniej w moim przypadku tak było, że każda z postaci, którą ja tam zobaczyłam i którą pamiętałam z książki, była zgodna w 100%. Tak jak w książce były opisywane te postaci i tak jak to działało na moją wyobraźnię, tak samo dokładnie to było przedstawione właśnie w tym serialu. Więc ja się czułam, jak ja bym po prostu nie oglądała może tego serialu równocześnie z książką, ale miałam wrażenie, że to była taka miła, to było takie miłe zaskoczenie, że faktycznie aktorzy byli świetnie do tego dobrani. I oprócz tego, co już poniekąd powiedziałam, że to jest też serial, który buduje taką naszą świadomość, bo pokazuje gamę różnorodnych problemów, pokazuje problemy o różnorodnej tematyce, od takiego wykluczenia społecznego, od problemu relacji, problemu mniejszości narodowych, problemu rasizmu, który się też tam pojawia. No teraz wymieniam same problemy, więc ten serial zaraz zacznie się wydawać bardzo ciężki. Natomiast on taki nie jest, bo właśnie w rekompensacie tej trudnej tematyki tak naprawdę przychodzi też cała gama takich drobnych szczegółów, które łagodzą cały ten przekaz. Czyli tak naprawdę zwracają naszą uwagę na poszczególne problemy, skłaniają do refleksji, czasami niepokoją i też mogą wywoływać takie emocje nie do końca przyjemne, ale potem patrzymy sobie na piękną scenografię, na szczegóły, które w ogóle, no takie detale dopracowane bardzo w tej scenografii, od kostiumów, przez makijaże, od wystrój w ogóle takiego domu na XIX-wiecznej wsi, przez obrządki, które są tam pokazane, przez taką hierarchię, która panuje i w społeczeństwie, i hierarchię obowiązków w gospodarstwie, to pokazuje też takie właśnie takie życie na wsi w tamtych latach i ono jest też pokazane w taki trochę sielski sposób. Też jest pokazana taka piękna rzecz budowania społeczności i takiej wspólnotowości wśród tych mieszkańców, bo akcja dzieje się na wyspie, tam nie ma zbyt wielu mieszkańców, więc tam jest taka dosyć blisko żyjąca wspólnota, co również oczywiście ma plusy i minusy. To też sobie zinterpretujecie na pewno z serialu, jeżeli zachęcę was na tyle, żeby go sobie odpalić.
ale mnie to przede wszystkim urzekło właśnie. To, że z dawką takiej wiedzy pewnej, która była dla mnie cenna i też mnie zmotywowała nie tylko do refleksji, ale do poszperania i do czytania jakichś nawet wątków historycznych, do podłoża tych problemów, no to też rekompensowało mi to właśnie te widoki, które były w tym serialu. Przepięknie właśnie dobrane zdjęcia i to wszystko daje taki piękny obrazek. Przy czym też miałam takie poczucie, że reżyser dbał o to, żeby te emocje widza były bardzo zrównoważone, że w jednym odcinku, odcinki są tak mniej więcej po 40 minut, więc tak naprawdę to jest serial, na który trochę więcej czasu trzeba sobie zarezerwować niż takie tam 20 minut jak na Friendsów na przykład, ale w tym 40-minutowym odcinku jest właśnie taka równowaga tych emocji, że ja żadnego odcinka nie skończyłam z takim poczuciem, że przeważają we mnie albo jakieś takie euforyczne emocje, albo takie bardzo negatywne, że w każdym odcinku było, można powiedzieć, tyle samo dobrego, ile złego tak naprawdę, co w sumie było idealną proporcją, bo każda jakaś taka przykra rzecz, która była tam pokazana, później była rekompensowana właśnie też taką dawką takiej dziecięcej radości, którą było widać na przykład w relacji Ani z Dianą, ze swoją właśnie przyjaciółką. Wyobraźnia Ani, która tam jest pokazana, i siła tej wyobraźni, i też rola, jaką ona odgrywa w takim radzeniu sobie z jakimiś problemami. Ania się też zmagała bardzo z takim wykluczeniem tak naprawdę, no bo każdy, kto czytał Anię, kto kojarzy Anię, wie, że sam jej wygląd był też taki, który generalnie zwracał uwagę i który też często był przedmiotem żartów albo jakichś zgryźliwych komentarzy, więc Ania musiała sobie tutaj dużo strategii radzenia sobie wykreować i radziła sobie z tym bardzo dobrze, więc też ten serial daje taką inspirację może do tego, jak wykorzystać w ogóle wyobraźnię, jaką wyobraźnia ma w ogóle siłę, czy też jakaś pozytywna wizualizacja. Myślę, że tutaj nawet taki element coachingu się pojawia zupełnie nieświadomie i niechcący, ale ja sobie to z tego wyniosłam. Myślę, że jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, które mnie urzekły, to tak mniej więcej udało mi się powiedzieć o wszystkim, ale oczywiście nie chcę być tutaj mocno stronnicza, więc też powiem o tym, co zarzucono temu serialowi i myślę, że też każdy, kto się zainteresuje i sobie gdzieś tam będzie myszkował w internecie, to napotka również jakieś negatywne komentarze, chociaż przyznam szczerze, że ocena tego filmu na Filmwebie jest dosyć wysoka, a ja zawsze sobie lubię sprawdzić akurat tam, jak w rankingu wygląda ten serial. Natomiast właśnie to, co było zarzucone temu serialowi, to to, że historia Ani, która się kojarzy z tą książką, która jest lekturą w podstawówce, która się kojarzy raczej z takimi dobrymi, fajną historią, która owszem pokazuje losy dziewczynki z jakimś problemem, z trudnym dzieciństwem, ale siłą rzeczy raczej to była taka historia skupiona właśnie na tym świecie Ani, na tych jej wyimaginowanych postaciach, na takim właśnie środowisku, które ona sobie tworzyła. A serialowi zarzucono to, że tak naprawdę historię Ani przerobiono w taki sposób, że tak naprawdę z książki wyciągnięto tylko postaci i ten wątek sierocińca. Natomiast cała reszta jest dobudowana przez reżysera w taki sposób, żeby w serialu pokazać wszystkie bolączki w ogóle współczesnego świata. I z tego, co też udało mi się zgłębić w temacie, to jest generalnie też taki zarzut, który pada bardzo często, jeżeli chodzi właśnie o serialowe produkcje aktualnie. Że często w tych serialach jest nacisk na to, żeby pokazać jakiś konkretny problem. Często te problemy są właśnie z jednej puli wzięte, w Ani akurat one są bardzo różnorodne. I myślę, że to też poniekąd nawet wśród tych zarzutów jednak i tak wynosi trochę wyżej ten serial. Przy czym to też jest prawda, że jest tam dużo takich wątków. Tam jest dużo takich problemów pokazanych i nie są to problemy, które w XIX wieku były na pierwszym planie, tylko to są właśnie problemy tego naszego współczesnego świata. Tak jak już wspomniałam, pojawia się tam bardzo dużo wątków takiego właśnie odrzucenia, wykluczenia, orientacji seksualnej, trudnego dzieciństwa. Więc tutaj jak najbardziej to wybrzmiewa w tym serialu.
Pytanie, czy to na pewno zarzut? Tak naprawdę tutaj dyskusja może zostać otwarta, dlatego że poniekąd rozumiem stanowisko, gdzie serial ma być czymś, co też trochę nas zrelaksuje i trochę nam pozwoli odpłynąć myślami gdzieś tam w takie swobodne, beztroskie klimaty. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę też masowość i siłę, jaką tak naprawdę mają tego typu produkcje, no i środki w ogóle przekazu czy jakiejś narracji, no one zasięg mają bardzo duży, więc jeżeli są wykorzystywane do takiego w celu jakiejś edukacji, powiedzmy, w celu budowania świadomości, no to też pytanie, czy faktycznie to jest coś złego. To jest też taka dyskusja i takie pytanie, które ja sobie również zadaję, bo nie mam na to jednej odpowiedzi, ale myślę, że ten wątek przedstawiania problemów w serialu może być zarówno plusem i minusem. I wydaje mi się, w takiej znowu subiektywnej opinii, że będzie miał pewnie tak samo dużo zwolenników, jak i przeciwników. W każdym razie myślę, że mimo wszystko serial jest zdecydowanie warty uwagi. Jeżeli nie zainteresuje Was fabuła, to na pewno nacieszycie oko pięknymi widokami, pięknymi zdjęciami, pięknie dobranymi postaciami, ich strojami, które również są bardzo, bardzo szczegółowo przemyślane. Każdy detal tak naprawdę może się rzucić tam w oczy. No i też muzyka jest bardzo piękna, więc jeżeli ktoś będzie takim krytykiem i nie będzie chciał znowu rozważań jakichś głębszych albo znowu podkreślania tego, co tak naprawdę jest nie tak, no to chociaż zadowoli się muzyką czy zdjęciami, przy czym podkreślam również, że w Ani ta równowaga jest zachowana. W moim odczuciu ja każdy odcinek kończyłam z taką dawką pewnej refleksji, ale też na koniec zawsze był taki miód na serce, że jednak zawsze jakiś wątek fajnej relacji albo fajnej przyjaźni, fajnej zabawy, tej wyobraźni, która tak naprawdę była ogromną siłą w przypadku głównej bohaterki, jest takim pozytywnym aspektem, który łagodził jakieś takie wszelkie niepokoje, które mogły towarzyszyć po obejrzeniu tego. Także zachęcam Was i ja osobiście bardzo polecam Anię, chociażby żeby sobie po prostu zobaczyć, no i też żebyście mogli sobie sami to ocenić i się zastanowić, czy macie takie same spostrzeżenia, jakie ja mam co do tego serialu. Teraz już chyba kończę mój leniwy wątek. Mam nadzieję, że moja opinia, moja rekomendacja trochę Wam się przydała i że może dzisiaj byłam inspiracją, jeżeli chodzi o serialowy wybór na wieczór. A teraz już oddaję mikrofon Ignacemu, który trochę aktywniej teraz będzie, trochę bardziej aktywny wątek rozpocznie, bo kilka nowinek ze świata sportu zaraz do Was wpadnie. Tak jest. Jeśli chodzi o to, co mogę Wam powiedzieć o tym, jak wyglądał sport i co się w nim pozmieniało na przestrzeni ostatniego miesiąca, to tak naprawdę mógłbym się skupić na tym, co się działo przez ostatni tydzień. Może będzie to niestety troszkę stronnicze z mojej strony, bo będzie związane z moim jednak ulubionym sportem, czyli z piłką nożną, a mianowicie z powstaniem tak zwanej Superligi. Superligi, o której to myślę, że mogliście już trochę słyszeć. Jeśli nie słyszeliście, to postaram się Wam pokrótce opisać, na czym to miało polegać. Generalnie wszystko zaczęło się od tego, że 12 klubów, które są uważane za jedne z najlepszych w Europie, postanowiły stworzyć własne rozgrywki, w których to one będą rozdawały karty. Tych 12 najlepszych klubów, które to postanowiło, że założy własną ligę, to 6 klubów z Anglii. Arsenal Londyn, Chelsea Londyn, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United i Liverpool. 3 kluby hiszpańskie, zdecydowanie największe. FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid i we Włoszech Inter Mediolan, Milan i Juventus Turyn. W zasadzie, dlaczego ta liga powstała? I tutaj musimy troszkę odnieść się do moich, czy też przemyśleń, które ja też zaczerpnąłem z różnych źródeł, bo była to bardzo szeroko komentowana sytuacja w ostatnim dosłownie tygodniu, ale też z tego, co płynęło od samych zarządców, którzy stanęli na czele Superligi. Na czele tej Superligi stanął prezes Realu Madryt, Florentino Perez, czyli człowiek, który w zasadzie od 20 lat zarządza Realem Madryt, który jest człowiekiem, który odniósł bardzo duży sukces w biznesie i trzeba powiedzieć, że patrząc na to, jakie sukcesy Real odnosi zarówno w Hiszpanii, jak i na świecie, to
jego, zdecydowanie jego prezesura jest jedną z najbardziej udanych być może w ogóle w historii piłki nożnej, jeśli chodzi o prezesów. I tutaj pojawiają się pewne rozbieżności, bo z jednej strony Perez podaje takie powody jak to, że piłka nożna umiera, rzuca wieloma populizmami takimi jak to, że nikt już nie chce oglądać meczy piłkarskich, że są one za długie, że młodzież się nimi nie interesuje. I to są tak naprawdę populizmy, które nie są poparte ani żadnymi badaniami, tylko można powiedzieć, że takimi troszkę wolnymi wnioskami rzucanymi przez prezesa wielkiego klubu piłkarskiego, które w zasadzie można by skrócić do takiej formy kiedyś to było. I kiedyś to było, kiedyś te ludzie interesowali się futbolem, teraz to się nie interesują. Jednak czy to faktycznie tak wygląda, to trzeba by naprawdę przeprowadzić odpowiednie badania. Faktem jest na pewno to, co ja mogę też powiedzieć z własnego doświadczenia, że często, kiedy odpalam sobie mecz, no to na przykład mam telefon w ręce. I nie oglądam już samego meczu, tylko oprócz meczu wchodzą mnie też różne inne rzeczy, czyli wchodzę na Twittera, wchodzę w dyskusję, wchodzę na jakieś strony statystyczne i to zdecydowanie to oglądanie meczu jest trochę inne niż w przeszłości. I to jest, można powiedzieć, że to jest taki populizm, którego do końca zweryfikować nie możemy, ale to jest generalnie coś, co Perez, co w ogóle proponują założyciele Superligi, czyli lekka amerykanizacja piłki nożnej, czyli sformatowanie tego w taki sposób, żeby było to bardziej dostępne dla takiego, powiedzmy, mniej zainteresowanego daną dyscypliną widza. Czyli po pierwsze, najlepsze drużyny, brak tylko i wyłącznie mecze o nic, brak takich, powiedzmy, nudnych momentów, które by mogły kogoś teoretycznie z tego telewizora zabrać. I tak naprawdę to wszystko jest okej. To wszystko jest okej. Gdyby na tym to polegało, gdyby to polegało na tym, żeby zainteresować tylko i wyłącznie jeszcze bardziej widzów piłką nożną, od której rzekomo się oni odwracają, to pod tym względem byłoby to dla mnie okej. Tylko że teraz wchodzimy na ten drugi aspekt, aspekt finansowy. I tutaj tak naprawdę wszystko jest według mnie pogrzebane. Chodzi o to, że kluby piłkarskie są zarządzane w sposób, co najmniej nazwijmy to, nieodpowiedzialny. Mianowicie są bardzo zadłużone. Wszystkie z tych 12 klubów, które wcześniej wymieniłem, które zostały założycielami tej Superligi, mają zadłużenie, zaczynając od Tottenhamu, który ma zadłużenie na 970 milionów euro, ale to też jest związane między innymi z budową nowego, bardzo nowoczesnego stadionu, który sam pochłonął około 1 miliard funtów, aż po taki Manchester City, który mimo to, że i tak jest wpompowywane są w niego wielkie pieniądze z Emiratów Arabskich, to i tak jego strata tak naprawdę na przestrzeni ostatniego roku wyniosła 140 miliony euro. I po tej stronie Superligi stanęły właśnie te kluby, które mają największe problemy finansowe. Skąd te problemy finansowe się wzięły? Właśnie ze złego zarządzania, ale również z pandemii. Oczywiście pandemia to nie jest jedyny powód, dlaczego ten kryzys się wydarzył i dlaczego ta Superliga została właśnie teraz utworzona, ale jest takim dodatkowym bodźcem, który przyspieszył te można powiedzieć, że zwiększające się problemy finansowe wielkich klubów. Mianowicie, w związku z pandemią, po pierwsze, nie wchodzą kibice na stadiony, co już oczywiście z automatu te kilkadziesiąt, w zasadzie w przypadku największych klubów, szczególnie tych angielskich, gdzie ceny biletów są bardzo wysokie, zmniejszyło za każdy tydzień, czyli za każdy domowy mecz, który organizował klub, dochód tak naprawdę na poziomie paru milionów euro. Dodatkowo było trzeba obciąć niektóre kontrakty sponsorskie, niektóre kontrakty telewizyjne i pod tym względem pandemia zdecydowanie przyczyniła się do tego, że ten kryzys w piłce nożnej jakoś zaczął się pogłębiać i zaczął zwracać uwagę prezesów, że coś trzeba z tym jak najszybciej zrobić. Za to teraz popatrzmy na to, kto nie dołączył do tej Superligi, bo potem po tej stronie też paru jednak gigantów się opowiedziało. Te kluby to m.in. klub naszego polskiego zawodnika Roberta Lewandowskiego, czyli Bayern Monachium, czyli klub, który w zasadzie tylko i wyłącznie za nazwę również powinien się w takiej superlidze znaleźć. Prawdopodobnie zapewni sobie za chwilę 9. tytuł mistrza Niemiec z rzędu, a w zeszłym roku wygrał Ligę Mistrzów. Jednak Bayern Monachium jest to klub, który funkcjonuje w niemieckiej gospodarce i który ze względów prawnych nie może pozwolić sobie na zadłużenie. To znaczy, że strata ich, to znaczy, że ich bilans po prostu na koniec każdego roku nie może być ujemny. I to już samo powoduje, że zarządzanie jest trochę inne. To znaczy, że jeśli klub chce kupić jakiegoś zawodnika, nawet za dużą kwotę, to nie może wziąć po prostu
pożyczki, tylko najpierw musi kogoś sprzedać. Musi wynegocjować odpowiedni kontrakt, tak żeby to wszystko się spięło finansowo i żeby na koniec księgowa mogła to z czystym sumieniem podpisać i żeby klub mógł dalej funkcjonować bez jakiegokolwiek zadłużenia. I to, co na przykład ciekawego powiedział Karl-Heinz Rummenigge, czyli jeszcze obecny prezes Bayernu Monachium, to że faktycznie kluby piłkarskie, szczególnie te najlepsze, znajdują się u, można powiedzieć, progu kryzysu, czy tak w zasadzie już są pogrążone w kryzysie, ale powodem nie jest to, że za mało zarabiają, tylko to, że za dużo wydają. I to zdecydowanie jest prawda, według mnie, ponieważ jak popatrzymy na to, jak na przestrzeni ostatnich lat zarówno wzrosły płacone kwoty za piłkarzy, jak wzrosły ich kontrakty, ile pobierają agenci piłkarscy za podpisanie, za polecenie poszczególnego piłkarza, to te kwoty są zdecydowanie najwyższe w historii futbolu i w XXI wieku to możemy popatrzeć na taki prosty przykład. Do roku 2009 najwyższy transfer w historii Zinedine Zidane około 50 milionów euro. W 2009 roku, mimo kryzysu światowego, który wtedy nas dotykał, Cristiano Ronaldo kosztował 100 milionów euro i od tego czasu te transfery w zasadzie co roku, przynajmniej ten jeden transfer za 100 milionów się wydarzył. Absolutnym rekordem jest transfer Neymara z Barcelony do PSG za 200 milionów euro. I ten transfer, i tam cała transakcja w zasadzie 300 milionów euro wyniosła, co jest w ogóle jakąś niesamowitą sumą, jak na to, że to wszystko tak naprawdę poszło na transfer jednego piłkarza, a brzmi jakby poszło na budowę, nie wiem, całego miasta lub jak w ogóle nieprawdopodobne kwoty tak naprawdę pojawiały się w futbolu. I teraz na przykład prosty przykład, gdzie kluby mogą oszczędzić. Ostatnio w Tottenhamie, klubie, który właśnie dołączył do tej Superligi, zwolniony został trener Jose Mourinho, który został zwolniony po niecałe półtorej roku pracy w Tottenhamie. I odprawa, którą Mourinho dostał za odejście, za przedwczesne rozwiązanie kontraktu z winy klubu, wyniosła 30 milionów funtów. 30 milionów funtów tylko i wyłącznie za to, że ktoś został zwolniony. Nie za to, że coś dobrze zrobił, nie za to, że coś osiągnął, tylko za to właśnie, że nic nie osiągnął i za to, że musieli go zwolnić. 30 milionów funtów. No to jeśli popatrzymy na to, że Tottenham ma 970 milionów euro zadłużenia, a samo 30 milionów funtów wyrzuca tak naprawdę tylko i wyłącznie przez to, że podjął, że jego szefowie podjęli złą decyzję, czyli zatrudnili złego trenera, no to w jaki sposób kluby piłkarskie chcą nie popaść w ten kryzys, jeśli w tak nierozsądny sposób wydają swoje pieniądze. Jeśli chodzi o inne kluby, bo powiedziałem o Bayernie, który nie przyjął tego projektu, to w ogóle kluby niemieckie odrzuciły udział w tym projekcie. Też również z tych powodów co Bayern, czyli z tego, że one nie mają po prostu takich typowych problemów finansowych, ale między innymi odrzuciło też Paris Saint-Germain, czyli klub, który obecnie jest już w półfinale Ligi Mistrzów, który w zeszłym roku zaszedł do finału, więc też jest absolutnym europejskim topie, też wydaje wielkie pieniądze. Jest oczywiście, nie jest tak, że on zarabia, że jest super zarządzany pod względem finansowym, tylko tam po prostu jest duży kapitał z zewnątrz, który przychodzi do klubu i który pozwala na codzienne funkcjonowanie. Oprócz tego to są właściciele katarscy, którzy mają też dość duże powiązania z UEFA i FIFA, między innymi organizacja następnych Mistrzostw Świata, które właśnie w 2022 roku w Katarze. To generalnie są wszystko brudne interesy. I tutaj dochodzi do sporu, w którym tak naprawdę ciężko opowiedzieć się po czyjej stronie. Z jednej strony jest UEFA, która to pilnuje tego, która uważa, a przynajmniej stawia się w tej sytuacji, że stoi na straży romantycznego futbolu, który znamy od lat. Czyli futbolu, w którym to nieważne z jakiej pozycji startujesz, zawsze masz szansę wygrać z tym kimś lepszym. Czyli na przykład, jeśli popatrzymy na tegoroczną edycję Ligi Europy i na mecz Arsenalu ze Slavią Praga. Czyli mamy klub Slavii, mały, czeski, znaczy mały, obecnie może nie mały, klub też, w którym jest finansowanie z Chin, ale jednak w małym stopniu, a z drugiej strony klub, którego właścicielem jest wielki amerykański biznesmen, który posiada jeszcze m.in. kluby w NBA, Arsenalu, gdzie budżety tych klubów stoją na zupełnie różnych biegunach, gdzie Arsenal potrafi wyrzucić parę dziesiąt milionów euro i nie bardzo ubolewać nad tym, że ta inwestycja się nie zwróci, podczas gdy Slavia Praga przy wydaniu powiedzmy paru milionów euro na danego zawodnika musi być zapewniona o tym, że później tego zawodnika sprzeda przynajmniej z zyskiem albo chociaż nie straci. I w takim meczu
Slavia jest zawsze ma szansę, jeśli to do dochodzi na boisku. W pierwszym meczu w Londynie, który był w tym roku, było 1-1. W rewanżu Slavia odpadła, okej, przegrała 4-0, ale wciąż miała szansę dojść do tego etapu, miała szansę zagrać z tym Arsenalem, miała wielu piłkarzy, dzięki temu miało szansę spełnić swoje marzenia i teraz Superliga by to wszystko zabrała. Nie zobaczylibyśmy już nigdy meczu między Slavią Pragą a Arsenalem, a poza tym nawet gdybyśmy go zobaczyli, nie wiem, powiedzmy w jakimś turnieju towarzyskim, gdzie te kluby mogłyby się spotkać, to ta dysproporcja by się bardzo zwiększyła. Dlaczego Superliga daje takie możliwości finansowe klubu? Dlatego, że jeśli kluby podlegają UEFA, to nawet jeśli zyski są generowane przez UEFA, to nie są przekazywane bezpośrednio do samych tych największych klubów. Tylko polityka jest taka, żeby wspierać właśnie też te mniejsze marki europejskie, po to, żeby ogólnie przyczynić się do rozwoju futbolu. Superliga i właściciele Superligi mają taki pomysł, że chcą zarobić więcej i chcą zarobić więcej na siebie. I te dysproporcje w futbolu na pewno by rosły, mimo że i tak są już duże, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że UEFA jest właśnie, powiedzmy, trochę gloryfikowana i robi się z niej, właśnie staje się po jej stronie, mówisz się, że to ona jest tą dobrą w tej sytuacji, ale to właśnie UEFA przyczyniła się do tego, że te dysproporcje w ogóle się zwiększyły. Wystarczy patrzeć na Ligę Mistrzów. Troszkę ona jest w cieniu, ponieważ w momencie, kiedy ogłoszono Superligę, ogłoszono też reformę Ligi Mistrzów. I w tym momencie wiemy już, że będzie to 36 drużyn. Do tej pory były co 32 drużyny. Też ta nowa formuła będzie w pewien sposób wypaczała rywalizację czysto sportową, ponieważ chociażby w nowej formule zawsze będą dwa miejsca, które tak zwane dzikie karty dla drużyn, które to nie zakwalifikowały się w danym roku do tych rozgrywek, ale za to uczestniczyły w nich na przestrzeni ostatnich lat. Czyli załóżmy, że na przykład w Anglii, gdzie w tym sezonie Liverpool jest póki co na 6. miejscu w tabeli i nie jest wciąż pewny tego, czy w przyszłym roku zagra w Lidze Mistrzów, zająłby, powiedzmy, ostatecznie 5. miejsce w lidze, a najwyżej 4. miejsce daje tą grę w Lidze Mistrzów, to jako z racji takiej, że 2 lata temu wygrał tą Ligę Mistrzów, z racji takiej, że 3 lata temu był w finale tych rozgrywek i z racji tego, że 6 razy w ogóle w historii swojej wygrał te rozgrywki, dostanie dziką kartę od UEFA. I to jest pytanie, co to w ogóle są zasady, gdzie tu jest rywalizacja? Dlaczego ma tą dziką kartę dostać Liverpool? Dlaczego mają dostać za darmo? Czy to są sprawiedliwe rzeczy? Nie są. Ale tak samo sprawiedliwa nie jest Superliga. I tak naprawdę to jest walka zła z mniejszym złem. To jest taki wybór, można powiedzieć, że bardzo tutaj bliski nam w Polsce. I też trzeba powiedzieć, że to jaki w ogóle poziom to weszła ta dyskusja, przerósł tak naprawdę samą piłkę nożną, ponieważ choćby trzeba powiedzieć, że zaangażował się w to Władimir Putin, w to, aby Superliga nie powstała. A dlaczego nie powstała? No i właśnie tutaj zaczyna się dyskusja. Po pierwsze, kluby nie wzięły poprawki na to, że klub piłkarski to nie jest zwykłe przedsiębiorstwo, które można sprzedać, które można kupić, które można przenieść z jednego państwa do drugiego. Kluby piłkarskie są związane lokalnie, które historycznie są uwarunkowane tradycją, mają swoich kibiców, mają swoich wielkich rywali w swoich krajach i kluby o tym zapomniały, pominęły to. I powstał konflikt, który był tak naturalny, ponieważ właściciele nawet nie spytali o zdanie swoich piłkarzy, swoich trenerów i, co też ważne, swoich kibiców. Oczywiście w Anglii na przykład kluby są zarządzane tylko i wyłącznie przez właścicieli, to znaczy mają oni pełną autonomię, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Ale na przykład jeśli chodzi o Hiszpanię, to tam kluby należą też między innymi do związków kibiców, czyli do socios. I kluby prawnie nie powinny podejmować takiej decyzji bez odbycia się głosowania, do którego mieliby prawo ci, którzy są zarejestrowani jako członkowie, oficjalni członkowie związku kibiców. Pomysł upadł. Naciski były z różnych stron. Oczywiście to była wojna UEFA, Superliga, między innymi UEFA i FIFA zagroziły, że piłkarze, którzy będą występowali w Superlidze, nie będą mogli zagrać na następnych mistrzostwach Europy czy świata. No a wyobraźmy sobie, że na przykład Robert Lewandowski z Bayernu Monachium nie może pojechać na mistrzostwa Europy, które odbędą się w tym roku. No przecież to by w zasadzie nie przeszło zarówno u nas w kraju, jak i w ogóle na świecie. I zaczęły się naciski, wspomniałem o Putinie. Putin, który jest, można powiedzieć, że bliskim przyjacielem Romana Abramowicza, czyli właściciela Chelsea London, naciskał na Abramowicza, by ten wycofał się z Superligi. Dlaczego? Między innymi dlatego, że inna rosyjska firma, czyli Gazprom, jest jednym z głównych sponsorów Ligi Mistrzów. I
nie było w interesie państwa rosyjskiego, czy też Putina i Gazpromu, który jest jedną z największych ich firm, aby Gazprom, który ma wciąż aktualny kontrakt na około 10 następnych lat z UEFA, musiał wypłacać im wielkie kwoty za sponsorowanie tych rozgrywek, bez tak naprawdę otrzymywania niczego w zamian, bo Liga Mistrzów bez tych największych 12 klubów, można powiedzieć, że naprawdę bardzo mocno straciłaby na znaczeniu. Między innymi także powstał konflikt na linii Manchester City a Superliga, ponieważ właściciele z Manchesteru City, którzy pochodzą z Emiratów Arabskich, nie zgadzali się z tym, aby jeden ze sponsorów głównych były linii lotnicze z Arabii Saudyjskiej, czyli znowu problem polityczny, który nie wierzę też do końca, nie został uwzględniony już przy całym pomyśle powstawania Superligi. I tutaj dochodzimy też do takiego punktu, gdzie, bo ogólnie to generuje bardzo dużo teorii spiskowych, trzeba sobie powiedzieć, że to wszystko to mógł być jeden wielki blef. Blef, który miał na zasadzie, na celu zwrócenie uwagi UEFA na to, co nie pasuje tym wielkim klubom. I tak jak już mówiłem wcześniej, UEFA pod te wielkie kluby układa swoją politykę, ale tym klubom zależy, żeby to poszło jeszcze bardziej w tą stronę. Co się stało? JP Morgan, wielki bank amerykański, zapewnił klubom pożyczkę. Pożyczkę w wysokości 400 milionów euro dla każdego z klubów piłkarskich, nawet w wypadku, gdyby do Superligi, do powstania tej Superligi nie poszło. Czyli tak ten kredyt na bardzo korzystnych oprocentowaniach, to właśnie się stało podobno dzięki właścicielowi Arsenalu, który ma tam bardzo mocne konekcje z tym bankiem, ponieważ jest Amerykaninem i wiele jego klubów tak naprawdę opiera się ich funkcjonowanie opiera się na ciągnięciu kredytów z tego banku. I tak naprawdę Superliga nie powstała, każdy z klubów dostał 400 milionowy kredyt. Kredyt, który w założeniu, że kibice wrócą na trybuny, będzie dużo łatwiej spłacić, powiedzmy, w perspektywie parunastu lat i da, powiedzmy, nowe życie klubom na kolejne 2, 3, 4 sezony i być może za te 3-4 sezony znowu powstanie pomysł Superligi, kiedy klubom pieniądze się ponownie skończą. Generalnie uważam, że ten projekt niestety kiedyś dojdzie do skutku. Niestety, dlatego dlaczego ja jestem przeciwnikiem tego projektu? Dlatego właśnie, że po pierwsze wypacza on rywalizację sportową, w zasadzie całkowicie ją zabija. To znaczy zwiększą się przede wszystkim dysproporcje między biedni będą jeszcze biedniejsi, bogaci będą jeszcze bogatsi. Nie będzie nawet szansy tak naprawdę bezpośredniej rywalizacji między wieloma klubami, szczególnie w takim scenariuszu, o którym się mówi, czyli w takim, że gdyby te kluby Superligi wyszły z Ligi Mistrzów, utworzyły własną ligę, to zostałyby również wykluczone z własnych rozgrywek ligowych. I tutaj to jest ten największy problem. Dopóki te kluby się nie dogadają ze swoimi własnymi rozgrywkami, to po pierwsze prawnie to nie będzie możliwe, bo chociażby w Wielkiej Brytanii prawo mówi, że jeśli podejmujesz taką decyzję, to działasz na szkodę głowy, na szkodę państwa i nie możesz tego prawnie zrobić, ponieważ tak naprawdę to zabiera automatycznie ileś tam set milionów funtów kapitału z rocznego PKB Wielkiej Brytanii. Więc piłka nożna to jest wielki biznes, który tak naprawdę trzeba uwzględniać na różnych poziomach, na poziomie społecznym, na poziomie kibiców, na poziomie tego, że te kluby powstawały w określonych warunkach, w określonych miejscach, które mają swoich, można powiedzieć, że wręcz wyznawców, bo kibice to nie są typowi użytkownicy portalu, na przykład, nie wiem, jakieś gazety i nagle ta gazeta znika i oni nie będą już kupować tej gazety i życie się dla nich jakoś nie skończy, mimo że tej gazety nie będzie. Oczywiście, klub piłkarski, być może też by tak było, że ktoś by zamknął klub piłkarski, on by przestał funkcjonować, życie toczyłoby się dalej, ale to, jaką desperację okazali właśnie kibice, jak bardzo się zebrali, together against modern football, takie hasła, i to, jak bardzo protestowali przeciwko powstaniu Superligi, myślę, że też odegrało bardzo ważną rolę w tym, żeby ta Superliga, moim zdaniem, szczęśliwie nie powstała. Może już tyle o tej Superlidze, może jeszcze będzie kiedyś okazja do tego wrócić, bardzo ciekawy taki temat rzeka, można powiedzieć. Oprócz tego jeszcze tak pokrótce, co w sporcie, na przestrzeni ostatniego miesiąca bardzo fajne wiadomości dla polskich kibiców. Hubert Hurkacz, 16 obecnie na świecie tenisista rankingu ATP, wygrał w międzyczasie turniej w Miami, tenisista z mojego rodzinnego miasta Wrocławia, który wygrał w turnieju, który od 20 lat wygrywał jedynie Roger Federer,
Nowak Dziokowicz i Amerykanie, czyli gospodarze tego turnieju. Więc i było ich trzech: Andy Roddick, John Isner i jeszcze ktoś, chyba drugi raz John Isner. I tak naprawdę mega sukces Hurkacza. 16 miejsce na świecie, najwyższe w jego karierze. Niestety teraz przeszliśmy na grę na mączce i to nie jest jego najmocniejsza strona, ale kto wie, może jak znowu wrócimy na twardą nawierzchnię, jak będzie już po Roland Garros, jak będzie po Wimbledonie i wrócimy na polecimy do Nowego Jorku na kolejny turniej wielkoszlemowy, to być może tam Hurkacz osiągnie w końcu swój przełomowy sukces w karierze, jeśli chodzi o grę w wielkich szlemach. To tyle, jeśli chodzi o sport. Jeśli jeszcze mogę wam coś polecić, to na środę wieczór po premierze naszego podcastu Liga Mistrzów. Jeszcze istnieje ten format, więc półfinał PSG Manchester City o 21:00. I tak naprawdę w ogóle zachęcam do śledzenia rozgrywek piłkarskich, bo ostatnie 3-4 kolejki zarówno w Polsce, ciekawe rozstrzygnięcia w Hiszpanii, gdzie o mistrza wciąż walczy Barcelona, Real i Atletico, w Anglii walka o Ligę Mistrzów, w Niemczech walka o Ligę Mistrzów, we Włoszech walka o Ligę Mistrzów, bardzo ciekawa końcówki, naprawdę bardzo ciekawa końcówka sezonu, niedługo też finał Ligi Mistrzów i myślę, że na to wszystko bardzo czekamy. Rekord Roberta Lewandowskiego, który jest do pobicia przez... który chce pobić Gerda Millera i zdobyć 40 goli w sezonie. No już nie będę się rozgadywał, ale naprawdę zachęcam do śledzenia serdecznie. W takim razie dziękujemy wam bardzo za to wydanie podcastu. Była ze mną Iza Morawska i Ignacy Mikołajczak. Do usłyszenia wkrótce.